Będzie tak, będzie zajebiście, jak Gosia zrobi remont, to padną wszystkie liście. Sufit w miarę dobrze wygląda. O, to są takie jakieś panele czy coś, nie wiem. Jakieś płyty. Także to jest wszystko dobrze wygląda. Tam czasami może gdzieniegdzie tam zdrapać coś i akryl dać przy tych listwach, a tak to dobrze wygląda. Raczej nie ma jakiegoś tam pęknięcia czy czegoś. Także spoko. Położę maskę i trochę ten sufit może też dziabnę. Z grzybem. No widać tam gdzie niegdzie jakieś takie. O, tak jak tu. Ale co to jest? Gwóźdź chyba. O. Czy on będzie trzymał? Nie wiem. Nie no, trzeba go wyciągnąć. Nie trzyma się. Że miało być pięknie. A już się zaczyna coś tu dziać. Go wyjąć teraz. O, wyszedł. No, nic tam nie było. To po cholerę ten gwóźdź. O, tu widziałem jakieś pęknięcie. Zobaczymy. Czy to warto drapać? Czy od razu dać slip akryl? A jak? No trochę odrapać. A nie dużo. No trzeba będzie posmarować akrylem. Tam też gwóźdź wystaje, a miało być tak pięknie. A wyszło jak zawsze. O nie! Jesteśmy zgubieni. Dobra. Tak będę sobie jechał. Szlifował to. Trochę. Sufit trochę. Tak samo w łazience. Tak samo w kiblu. Dużo nie ma też. Trochę tylko. Dobra, jeszcze poszlifuję trochę. Ale tu jest nierówno wszystko, ja pierdzielę. Tu już klejone było silikonem. Inna całkiem konsystencja jak akryl. No dobra, to tak będę szlifował. Sufit, ściany. Będzie git. Miało być lekko, łatwo. Miało być lekko, łatwo i przyjemnie w kiblu. Tu się okazuje, w ogóle nie ma taśmy żadnej danej. Nie wiem, czy to uda się dokręcić. Albo wytnę, wstawię szpachę. Zobaczę, jak to będzie, jak dokręcę. O. Tak tu lata. Trochę wzmocnił. Tu się wszędzie trzyma niby. Czyli chyba trzeba to wyciąć. To jest luźny papier po prostu. Tak wygląda. Zobaczymy. To za dużo. Upływa. Wygląda na płytę gipsową. Jo. Chociaż kurwa tu dali. A, szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę. A, popękane jest tam. Dlatego kurwa nie trzyma. O kurwa. Trzeba to zerwać i szpachlu napierdzielić. O. Pięknięte jest.
Ma się tu dzieje. A ten w koniec mi przeszkadza. O. Dobra. Nic, trzeba to będzie zaszlifować. Dać taśmy i w miarę tak szerokim łukiem polecieć i wyrównać. Nie będę całego ścinał. Żeby było lepiej, kurde. Cały ściął i zrobił fazę. No ja, powinno tak być zrobione. To muszę tak zrobić, niestety. Fazę opierdzielić. Skurwek, to już jest pomalowane. Jest twarda pierdzielona. A czemu nikt tego nie zrobił, tak jak się należy? Debile. Debil, debila, poznałem. W sumie tak. Teraz kurwa wydłuż. Kurwa, miał być tak pięknie, jest jak zawsze. O kurwa. Kibel otworzył, prosto do kibla leciał. Tylko spuścił wodę. I kurwa kibel zapchany. Kurwa twardy ten gips. Twardniał kurwa z wiekiem lat. Kurwa skręcił. Kurwa jeszcze żeby to wkręcił. Woźnie. Można. Gwoździe, wapniaki pewnie. Kurwa gips twardy. Bo kiedyś takie robili, może kurwa lepsze te gipsy. Chuj mi. Faza pierdolona. Mam fazę. Mam kurwa dam fazę. Przecież chyba inny nóż. O! Twardy nożem! Lepiej. O! Teraz to idzie. Champion de la Cheva! Champion de la Cheva! Champion de la Cheva! Okej. Ty chuju. Co? Zerwać, bo było. O se kurwa zrobili. Bez fazy. Ja młodzie. Zawsze taką fazę robi. Taśmy się wkleja. Albo siatkę. To jest ten gips szwedzkich standardów chyba, bo jak w sklepie jestem, to dwa rodzaje są. Jest europejski standard i szwedzki. Szwedzkie są droższe. Ja tam zawsze biorę sobie europejski standard. Dobra cena.
Dobra, jakoś to zmęczyłem. Teraz trochę tam o. Szlifuję. Może być nożem. I dam szpachlu. O, to będzie sprzątał. Dam szpachel. Zaciągnę szpachlem i jedna warstwa wyjdzie i później tą drugą siatkę nakładam. Czy nie taśmy? Taśmy, nie siatkę. Taśmy. To jeszcze trzeba obszlifować. One way ticket. Kurwa, lampa. Co ją zdjąć kiedyś? Też widzę, że nie ma dane. Kurwa. Pajace. Tu jest mała szparka. Tu dam prosto na ten. Standardy muszą być zachowane. Dzięki. Wyrzucić, no właśnie, do roboty są. Jo, jak one są tutaj w pokurdy. Eleganckie są. Kapcie prymasor. No dobra. Możesz posprzątać. Jesteś chory. Śmiech na sali. Mietły daj tam, nie? O. Ale tutaj szpachlęce mi pojadę. Będzie git. Będzie tak, będzie zajebiście. Jak Gosia zrobi remont, to padną. Będzie, będzie zajebiście, będzie. Będzie zajebiście, jak Gosiu zrobi remont, to padną wszystkie liście. Będzie tak, będzie zajebiście, będzie zajebiście.